Siemka, siemka, kochani, witajcie na naszym kanale Nasz Azyl. Ja jestem Milena i dziś zapraszam Was na vloga o dekoracjach świątecznych. Pokażę Wam, jakie dekoracje dotychczas kupiłam w tym roku. Także zapraszam na przegląd zakupów. Sylwo zgrabi podwóreczko. Zobaczcie, jaka plama została tutaj po tym jacuzzi. Masakra. No ale nic, odrośnie. Jesienne porządki. Tak, trzeba w końcu zgrabić trochę te liście, bo zgnije nam do końca ta trawa. No i co, będziesz jeszcze kosił tą trawę? Tak, będę chciał, ale nie wiem, czy się wyrobi, bo wie, zaraz ciemno. Oby jakby jutro nie padało, to jutro bym to kosił. Bo wiesz, bo dziś chciałem to pokosić, ale tyle liści, co było, przecież my nie grabiliśmy tych liści od momentu, gdy praktycznie zaczęły spadać. Tak? No tak, tak. No tak. Mały kawałek tylko zgarnąłem i patrz, jakie kurcze już kupki się wyrobią, tak więc. Także Sylwester ogarnia nam podwórko, a ja właśnie zrobiłam rosołek i nakarmiłam kornelcie. I położyłam właśnie spać. I zrobiłam jej dzisiaj na obiadek taką papkę z mięsa właśnie ugotowanego z rosołu, z marchewką i właśnie z rosołem. Zblendowałam to, no i kornelcia właśnie zjadła sobie dzisiaj taki obiadek. Ale później jak dałam jej na spróbowanie samego rosołku, to już nie chciała tego jeść. Bardziej jej smakował rosołek właśnie niż ta cała papka. I miałam jej robić tą papkę właśnie na obiadek, żebym miała na jutro. No ale chyba bez sensu, nie będę jej tej papki robiła, dlatego że po prostu bardziej smakuje jej rosół, więc chyba po prostu podam jej rosołek, tylko ugotuję po prostu jakiś mniejszy makaron. Albo po prostu podzielę ten, co jest, zobaczę. Ale tak wyglądała taka papka. Ona może nie wygląda zbyt korzystnie, ale ona naprawdę była dobra, bo ja ją próbowałam. No ale jak ona woli rosół, to będzie dostawała rosół po prostu. Tak, miałam ochotę na rosół. Sylwek jeszcze będzie chciał, żebym pomidorówkę mu zrobiła. No... Także z rosołku później pomidorówka jeszcze będziemy robić. Może nie, zostały warzywka, więc może troszeczkę też bałaganu zrobię. Ale pyszna jest marcheweczka. No, także powiem Wam, że mam po prostu pierdzielnik w kuchni. No, będę musiała posprzątać. No, teraz jaki porządek od razu. Wszędzie mieliśmy rozwalone liście. Zresztą tak jak tutaj widać. Bo tutaj grabiłeś też, czy nie? Nie, to, wiesz co, bo tu jak wiatr wiał, to wszystko... Rozwiało. Podwiało pod płot. Aha. I tam po prostu się taka, wiesz, na płocie wszystko zatrzymało. To zgarnąłem tam. No i dobra, dawaj na rosołek. Zaraz, tutaj tylko dokończę. No ale naprawdę, różnica jest, tak nie wiem co. Ale patrz. Tyle tego spadło, że... Tu tylko ten mały, prosty kącik zgarnąłem i patrz już. No. Tu tak samo, tylko o tu kawałek ten. No ja wiem, bo to liści było pełno. Gęsto ich było po prostu. Jak tutaj tyle lasu jest, no to nie ma co się dziwić. A panienka sobie słodko kima. Teraz to sobie trochę pośpi po takim jedzonku, po mięsku, później po rosołku. Dobry obiad zjadła. Także teraz na pewno z godzinę dobrą pośpi. Śpioszek. Zaraz Wam pokażę oczywiście wszelkie dekoracje świąteczne, jakie dotychczas zakupiłam. I jednak wcześniej jeszcze zrobię bałagan. Nie wiem, jak to u Was wygląda, ale my na przykład rosołek wolimy czysty. Nie jemy właśnie rosołku nigdy z marchewką czy z warzywkami. My wolimy zrobić sobie bałagan. Także właśnie robię ten bałagan, dlatego że jutro dzięki temu będziemy mieli śniadanko, no i pewnie jeszcze dzisiaj na kolację trochę oszamiemy. Niby to jest taka sałatka polska, tradycyjna, a każdy robi ją na swój sposób. I odwieczny dylemat, czy z groszkiem, czy bez groszku. No u nas groszek jest... Ja dodaję groszek, chociaż Sylwester na początku, jak się zaczęliśmy spotykać, to on zawsze mówił, że on groszku nie lubi. No i czasami bywało tak, że robiłam faktycznie bez tego groszku. Ale kiedyś się zapomniałam i ten groszek dorzuciłam. I powiem Wam, że od tamtej pory cały czas robię z groszkiem, a on się przyzwyczaił. Też fajnie, że się przekonał do groszku, bo ja na przykład groszek ubóstwiam. Ale wiem, że to jest odwieczny dylemat, bo dużo osób go nie lubi po prostu. No, w każdym razie u nas jest z groszkiem, właśnie jajka mi się ugotowały. No to już dorzuciłam sobie groszek. Nie mam groszku. Skończył się, bo my ogólnie często tak, jak robię rosół, to zazwyczaj robię też właśnie bałagan. Także niby wiecie, polska tradycyjna taka sałatka, a zawsze u każdego smakuje ona po prostu inaczej. I nie to, że tylko przez ten groszek uważam, tylko każdy ją inaczej doprawia. Także dzisiaj właśnie zrobię bałaganik i jutro już mam śniadanko z głowy. Bo do tego byłam właśnie w Kerpie.
mega, słuchajcie, mega dużo dekoracji. I powiem Wam, że dekoracji jest mnóstwo i mam wrażenie, że te dekoracje są po prostu z roku na rok coraz ładniejsze. Czy tak kilka lat temu to można było powiedzieć, że takie naprawdę ładne dekoracje kosztowały po prostu holendarne kwoty. A teraz mam wrażenie, że takie naprawdę śliczne dekoracje, zresztą sami zobaczycie co ja kupiłam, kosztują naprawdę niedużo w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem. Także te dekoracje z roku na rok mam wrażenie, że po prostu są coraz piękniejsze i nie jest to żadna tandeta, tylko naprawdę śliczne, świąteczne dekoracje. Ja to najchętniej jak wejdę do takiego sklepu, to wszystko bym wykupiła, no tylko można majątek wydać, no nie, na takie dekoracje. Dlatego z roku na rok właśnie sobie dokupuję nowe rzeczy i tak sobie kolekcjonuję. Tego bałaganu jakoś dużo nie będzie, ale dla nas wystarczy. Zostawię trochę tej marchewki też dla Kornelci, żeby Kornelcia miała z kolei do rosołku. My tak nie jemy, ale jej zostawię, bo to zawsze zdrowe, no nie? Pokroję jej w małą kosteczkę. Szkoda, że kurczę tego groszku nie mam, bo ja to strasznie lubię groszek. Także co, najpierw pokroję te warzywka, które ugotowały się właśnie w rosołku. Całą tą włoszczyznę. Następnie pokroję 3 jajeczka, które właśnie się ugotowały na twardo. No i jeszcze dokroję do tego może tak z 1/3 jabłuszka, a później doprawię. Zobaczycie, jak ja doprawiam. No i groszku niestety nie dodam. Także włoszczyzna pokrojona. Ja tego pora takiego, wiecie, z rosołu nie dodaję, dlatego że on jest tak rozwalony, że wydaje mi się, że... No taki rozciapciany jest, że wydaje mi się, że po prostu mógłby tą sałatkę po prostu rozwalić, więc ja pora nie dodaję z włoszczyzny. Ewentualnie jak mam, to czasami dodaję, ale świeżego pora. Ale nie zawsze. I nie dodaję go też jakoś specjalnie dużo. Zawsze dodaję też ogórka kwaszonego. Ja uwielbiam dodać, do wielu sałatek go dodaję. Także pokroję teraz ogórasa. Jednego chyba jedna sztuka wystarczy, bo to nie jest jakaś duża sałatka. Tylko taki większy po prostu dałam. Hop, hop, hop. Ciach, ciach. Pycha. Uwielbiam kwaszone ogórki. W ogóle ogórki lubię. Mało solnych chyba tylko nie lubię. Miałam dodawać pół jabłka. No ale sałatki jest tyle. Nie jest ona duża, tak jak już wspominałam. A miałam w lodówce końcówkę jabłka, więc chyba tyle wystarczy. Zobaczymy. Może dodam w razie czego na sam koniec. Ale wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Dzisiaj, słuchajcie, mamy jakiś dzień super jedzenia. Same dobre rzeczy dzisiaj robimy, bo zaczynając od śniadania, Sylwester dzisiaj zrobił naleśniki, wyszły mu po prostu przepyszne. Zjadłam właśnie sobie dzisiaj naleśniczka z powidłami śliwkowymi, mi ostatnio tak najbardziej podchodzi. Później ja właśnie zrobiłam ten rosół, teraz robię bałagan, także słuchajcie, jedzenie już jak na święta u nas w domu. No ale jak to się robi rosół, to zazwyczaj tak jest. Że wydaje mi się, że więcej tego jabłka nie będę musiała dodawać. No ale zobaczymy. Także 3 jajeczka obrane. Teraz je jeszcze pokroję. Matko, ale mam na nią ochotę. Ja to tak uwielbiam, tą sałatkę jarzynową. Ona mi się chyba nigdy nie przeje. My to się zawsze na nią tak rzucamy. Dobra, także jajka dodane i teraz będziemy doprawiać. Więc tak, dodałam 2 pełne łyżki majonezu. Teraz dodam tak jakby jeszcze łyżeczkę musztardy sarepskiej. Może tak 1,5 łyżeczki musztardy sarepskiej. Dodam soli, dodam pieprzu. Może prawdziwego pieprzu też dodam. I teraz pomieszam to wszystko i zobaczymy, czy jeszcze będę musiała doprawiać, czy nie. Ogólnie jest spoczko, ale dodam jeszcze troszeczkę musztardy. Majonezu już dodałam dużo. Także 2 łyżki takie, stołowe majonezu do takiej ilości przynajmniej. Wydaje mi się, że wystarczą, przynajmniej dla mnie. A musztardy, tak jeszcze ciut, tak z pół łyżeczki małej dodam. Aby ją po prostu bardziej doprawić, żeby była delikatnie taka pikantniejsza. I pieprzu trochę dodam. Soli już nie trzeba. Także bałagan już jest gotowy. Przełożę go tylko jeszcze do miseczki, żeby przyjemniej wyglądał dla oka. I schłodzę go w lodówce. Wiadomo, że jak jest najzimniejszy, jest najlepszy. Ja go właśnie jeszcze lubię sobie przyłożyć do czystej salaterki.
i jeszcze go lubię tak przyklepać. Którzy właśnie jak przekładają do innej miski ten bałagan, to jeszcze wiem, że na wierzch dodają właśnie tego majonezu. Ja raczej staram się już nie dodawać majonezu i tak jest już go dużo, ale lubię sobie go tak ładnie właśnie przyklepać. No i na święta, ewentualnie na stół, jeszcze lubię go przydekorować skórką właśnie z cytryny albo na przykład z pomidora i zrobić taki kwiatuszek, żeby ładnie wyglądał. No ale teraz tego nie będę robić, bo bez sensu, prawda? Także sałatka gotowa, idzie teraz do lodóweczki się schłodzić. No więc jedzonko już skończyłam. Sylwusiek wróci z podwórka, to jedzonko ma już gotowe. Także teraz szybkie sprzątanko i już Wam pokazuję. Roku kupuję większość dekoracji czerwonych. Mimo, że w ciągu roku u nas w domu górują kolory takie, bym powiedziała, bardziej neutralne, to właśnie na święta wyjątkowo lubię zrobić sobie taki klimat typowo świąteczny właśnie, gdzie jest pełno czerwieni. I dlatego też kupiłam sobie właśnie, to już widzieliście zapewne przy poprzednim vlogu, taką dolniczkę właśnie ze świerkiem w IKEA i pewnie jeszcze dokupię. Może z jedną sztukę, może ze dwie. Strasznie mi się ją spodobała, ta dolniczka, zresztą ten świerk też, bo wygląda na taki bardzo żywy i pewnie jeszcze sobie właśnie dokupię. Z roślinek IKEA, to też tak jak już wspominałam, ale pokażę jeszcze, bo on naprawdę bardzo ładnie wygląda, tak z bliska go nie pokazywałam, też kupiłam taki kwiatek jeden w IKEA, dlatego że więcej ich nie było. Planowałam kupić 2-3 sztuki, no ale została wtedy tylko jedna sztuka, tak naprawdę po ten kwiatek wtedy specjalnie pojechałam. No i w sumie kupiłam, tyle że jedną sztukę, ale to nic, ja go jakoś ładnie przydekoruję, nawet jak więcej mi się nie uda dostać, to ja i tak go jakoś ładnie przydekoruję jakąś jeszcze zielenią, zobaczymy. W salonie mamy na razie tylko dwie poduszki i dlatego kupiłam dwie poszewki czerwone właśnie na naszą kanapę do salonu. Były jeszcze takie same poszewki w opcji zielonej i myślałam o tym, żeby wziąć jedną zieloną, drugą czerwoną, ale finalnie stanęło na tym, że wzięliśmy dwie czerwone i strasznie mi się podobają, bo one mają taki żywy czerwony kolor, bo wiecie, czasami są bordo, takie kolory typu bordo, a ten to jest właśnie taka żywa, prawdziwa czerwień i dlatego wzięłam właśnie dwie sztuki, tym bardziej, że to chyba kosztowało tylko 13 zł, więc nie były jakieś one mega drogie. To właśnie też zakupiłam w IKEA. No, dziadka do orzechów już widzieliście, już go pokazywałam. Pokażę raz jeszcze dla tych, co nie widzieli. Dziadek do orzechów jest przepiękny po prostu. Będzie nam odliczał dni do świąt, bo tutaj ma kalendarzyk. No i jest po prostu przecudny. Był w opcjach trzech. Można było jeszcze kupić w opcji takiej granatowej, granatowo właśnie czerwonej. I jeszcze jeden, nie pamiętam jaki, czy zielony? Nie pamiętam. W każdym razie tylko ten miał właśnie dostępny kalendarz. Tamte pozostałe dwa, jeden miał bębenek, a ten kolejny nie pamiętam co. Także mi się najbardziej przypodobał ten właśnie ze względu na kalendarz. Poza tym wiecie, że właśnie w IKEA również zakupiłam ten kosz. No tylko po zakupach w IKEA znalazłam równie piękny kosz w internecie. I teraz mam dylemat, który zostawić. Zobaczcie. To jest prawdziwa wiklinka, a to jest trawa morska prawdopodobnie. Może nie, to nie jest trawa morska, ale coś takiego podobnego, bo to jest troszeczkę cieńsze niż trawa morska. W każdym razie to są też takie drewienka, prawda? Tylko tak, to jest tutaj szersze na górze, to jest troszeczkę tutaj węższe. Tylko czy jest potrzebne z drugiej strony takie szerokie? No nie wiem, bo ważne, żeby zmieścił się ten stojak na choinkę, prawda? A on się tutaj spokojnie zmieści. Tylko bardziej ze względu na choinkę, który będzie bardziej wygodniejszy, bo ze względu na te gałęzie. No ale nie wiem, teraz mam dylemat, który zostawić. Także w IKEA mam rok czasu na zwrot, no więc bez problemu po prostu zwrócę. A na to mam chyba 2 tygodnie, ale strasznie mi się oba podobają. Oba są przepiękne. No ten na pewno jest też szerszy. On jest większy, bardziej widoczny. Ten jest po prostu wiklinkowy i po prostu troszeczkę inaczej on wygląda. Ale piękne są naprawdę oba. I nie wiem, który zostawię jeszcze, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Kolejną rzeczą i zarazem roślinką, którą kupiłam wczoraj w Carrefourze, to są takie właśnie gałązki. Żurawiny chyba. Ja już takie gałązki ogólnie w domu mam, ale jeszcze takich długich nie kupowałam. Tamte, które mam, z tego co pamiętam, bo jeszcze nie pamiętam, co mam w tamtych starych pudłach.
ale z tego co pamiętam, mam krótsze. Mniej więcej na taką gdzieś długość. Więc dlatego postanowiłam właśnie te wziąć, ponieważ one razem, wziąłam 5 sztuk. Bo one po prostu razem, słuchajcie, wyglądają przecudnie. Ja po prostu na nie mam jakąś fazę, nie wiem, jeszcze przypuszczam, że dokupię, bo one są po prostu przepiękne. No ale ja właśnie zapominam zawsze, co mam w tych pudłach świątecznych już i co ja już mam w domu. Więc jeszcze muszę otworzyć te pudła i w ogóle sprawdzić, co ja tam mam, bo nie pamiętam, a tam trochę tych pudeł jest, może ze 3, ze 4. I okazuje się później, że ja mam tam naprawdę sporo rzeczy do dekoracji już, a po prostu o nich zapominam. No i słuchajcie, teraz gość wieczoru. Najpiękniejsza dekoracja, jaką udało mi się w tym roku dostać i kupić, zakupiłam go w Carrefourze. Jestem po prostu pod wrażeniem tej dekoracji. Kupiłam tą dekorację wczoraj i po prostu nie mogę się na nią napatrzeć. Jest tak starannie i tak pięknie zrobiona. Kupiłam za 129 zł, więc koszt w porównaniu do tego, jak to wygląda, to żaden koszt. Naprawdę, sami zobaczcie. Ta-da! Nawet dzwonek ma. Słuchajcie, zobaczcie, jak to jest zrobione. On jest po prostu przepięknie zrobiony. Zobaczcie, ile tu jest materiału przeróżnego. Spodnie są takie w bordowym kolorze. Sweterek podobny do sweterka, który ma nasza Felcia. Taki typowo świąteczny. Tutaj płaszczyk z kolei w kratę. Jeszcze tutaj z tej strony ma worek właśnie z takiego jeszcze innego materiału. W rękach Mikołaj trzyma właśnie narty. No a w drugiej, no to tak jak powiedziałam, worek z prezentami, tu jest jeszcze taka szyszka. On jest po prostu przecudowny, jestem nim zachwycona. Na początku troszeczkę cena na półce wprowadziła mnie w błąd, bo nie przyczepili ceny właśnie za tego Mikołaja i cena, która tam widniała, to była cena 60 zł. I myślałam, że on tyle kosztuje. No i go wzięłam. Przy kasie okazało się, że kosztuje 129 zł. No zwróciłam im uwagę, że... ale i tak go kupiłam, bo strasznie mi się podobał. No sami zobaczcie, jak on wygląda. On jest po prostu idealnie zrobiony. Piękny jest. Nie mogę wyjść z zachwytu po prostu, bo Mikołaj jest przecudowny. Także będzie to na pewno wieczna dekoracja nasza. Także nie wiem jeszcze, gdzie go postawię, ale na pewno będzie stał w widocznym miejscu. Zresztą nawet jakby stał w niewidocznym miejscu, to on jest tak duży, że i tak nie dałoby się po prostu go nie zauważyć. A do tego, tak jak powiedziałam, przepiękny jest. Także to jak na razie chyba moja ulubiona dekoracja świąteczna. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, jeżeli chcecie, abyśmy dalej nagrywali. I subskrybujcie nasz kanał, zostańcie z nami na dłużej, abyśmy mieli motywację do dalszego nagrywania. Słoneczko stało moje! Zobacz, co tutaj jest za pan. Kojarzysz gościa? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Kojarzysz tego pana? Cio? Może za miesiąc będę miał okazję. Tak, może za miesiąc go poznasz. Może nawet jakieś prezenty ci przyniesie, jak będziesz grzeczna. Hiuporaźny jest, cio. Brzuchol ma. Zobacz. Brzuchol ma ten pan. No. Podoba się? Super jest! Chodź, pokażesz swój plac zabaw nowy, jaki masz. Superancki. Pokażesz swój plac zabaw nowy? Chodź. Kupiliśmy naszej Kornelci nowy plac zabaw. Taki kojec właśnie dla dzieci. Ponieważ jak czasami chcę coś ugotować, to po prostu chcę ją czymś zająć, żebym miała taką właśnie możliwość. Kupiliśmy kojec używany, drewniany. Był w takim dobrym stanie, że nie miało to sensu żadnego, żeby przepłacać za właśnie nowy kojec. Jedyny minus, jaki był w nim do wymiany, to właśnie podłoga, ale dokupiliśmy nowiutkie prześcieradło. Tak, jedno prześcieradło kupiliśmy pod kolor właśnie kojca, a drugie prześcieradło wzięliśmy na wszelki wypadek ciemniejsze. Może jeszcze dokupimy, zobaczymy. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego kojca, ponieważ zależało nam na takim kojcu, który będzie nam pasował do salonu, żeby po prostu nie robił się tutaj bałagan. A nawet jeżeli będzie, to żeby ten bałagan nie rzucał się w oczy. Idziemy? Idziemy? Do placu zabaw? Proszę bardzo. Pobaw się tutaj. Także Kornelcia ma tu super zabawę, bo ma tu wszystkie swoje zabawki, a jednocześnie pasuje nam idealnie do salonu, zobaczcie. Wygląda po prostu mistrzowsko.
Gitarę tylko musieliśmy przestawić, bo tam stała gitara. Trzeba będzie pewnie ją wynieść na górę. Super wymyślili rodzice sprawę, tak? O. Felcia też ma fajny dostęp do Kornelci, więc mają możliwość, żeby się pobawić razem, tak? Idziesz, Felcia, do Kornelci się pobawić? Pięknie się, córcia, bawisz. No i plusem jest też to, że on jest na takich kółeczkach, tutaj ma kółka, więc możemy go przestawić, jakby na przykład Kornelcia chciała mnie widzieć, jak ja gotuję na przykład w kuchni, to możemy go spokojnie przestawić i będzie razem ze mną na przykład Kornelcia gotowała. No i też nie jest problem, żeby go rozmontować, więc możemy jednocześnie ten kojec traktować jak na przykład łóżeczko turystyczne. Jak będziemy gdzieś wyjeżdżać, to możemy po prostu to ze sobą zabrać. Tylko to podłoże jest delikatnie takie twardawe, no bo to wiadomo, że służy głównie do zabawy, ale to spokojnie można na przykład położyć pościel, jakąś mięciutką pościel, a przykryć dziecko drugą pościelą albo kocykiem, w zależności jaka jest temperatura w pomieszczeniu i spokojnie dziecko może w takim kojcu sobie po prostu spać. Także super sprawa, powiedz, tak? My nie chcieliśmy białego, bo szukaliśmy, patrzyliśmy i też były takie białe właśnie drewniane, ale nam się dopasował idealnie ten właśnie ze względu na tą drewnianą ściankę u nas w salonie. A Kornelcia ma tu frajdę, tak? Super tutaj jest! No i bałam się troszeczkę, bo zastanawiałam się nad tymi typowymi takimi basenikami na przykład i tak dalej, ze względu na to, że po prostu jakby się przewróciła, to żeby nie walnęła, prawda? Bo w tamtych materiałowych jest tak, że jakby się przewróciła i walnęła, to nic by jej się teoretycznie nie stało. Natomiast plusem na przykład w tym kojcu jest to, że ona po tych rurkach się wspina, więc jednocześnie po prostu uczy się wstawać. A nie wiem, czy przy tym materiałowym nie byłoby jej trudniej. Także jedno i drugie ma swoje plusy i minusy, wiadomo, jak wszystko, tak? Ale tu jest super! Tak to się prezentuje. Idealnie nam się wpasowało właśnie w róg. I dobrze, że na razie nie mamy kominka, bo właśnie Kornelcia ma super miejsce do zabawy. Tak, córcia? Jo. Wymieniliśmy jej właśnie poszewkę, pościel. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. O, tak wygląda ta pościel. To jest właśnie ta ciemnoszara. Kornelcia w tej chwili ma założoną taką kremową. No i zobaczymy, może jeszcze domówimy, aczkolwiek wydaje mi się, że dwie to i tak jest dużo, no bo wiadomo, że to głównie będzie służyło do zabawy, nie do spania. Ale na wszelki wypadek wzięłam właśnie dwa. No i druga sprawa, kupiliśmy takie zabezpieczenia do gniazdek. Więc jak Kornelci się znudzi siedzenie właśnie w kojcu, czy w baseniku, czy w placu zabaw, jak kto jak woli, to właśnie kupiłam specjalnie takie zabezpieczenia do gniazdek. One wyglądają tak. Też to groszowa sprawa, bo chyba z 10 zł za to zapłaciłam, a to jest chyba 16 sztuk, o ile się nie mylę. Także tak wygląda nasza nudna sobota. Felcia przysypia, rozleniwiona. Felcia, czy ty jesteś Felcia? Kalkanelcia? Czy kurtupelcia? No, psiulica. Kto tam jest? Nasia psiulica. Kto tam jest, Felcia? Co? Kto? Fela uwielbia po prostu ubóstwia ten fotel. On miał być u Kornelci w pokoju, ale będzie tak się za nim... Co? Będzie u Felci w pokoju. Tak, będzie u Felci w pokoju, czyli w salonie. Tak go polubiliśmy, w sensie tak się za nim stęskniliśmy, że po prostu po tym jak przynieśliśmy go z dworu, stwierdziliśmy, że po prostu na razie będzie stał w salonie. Zagraca trochę nam miejsce, no ale co? Po co mamy go chować, jak fajnie można tutaj z niego skorzystać, zrelaksować się na nim. Fela to już w ogóle. No. A tamten kombinator mały próbuje wstawać. Cały czas. Ona to już, powiem Wam, ciężko ją nagrać, bo jak ja ją nagrywam, to ona się widzi w kamerze i nie chce pokazywać, co robi bardzo, ale ona już tutaj nam powoli wstaje. Tak? Panienka. No i dlatego myślę właśnie, że te barierki ułatwią jej sprawę i po prostu dzięki nim nauczy się wstawać, tak? No. Nauczy się wstawać dzięki barierkom. Ja bym chciała uwiecznić, jak ty wstajesz, wiesz?
No i jeszcze pokażę Wam te zabezpieczenia do gniazdek, jak wyglądają właśnie w gniazdkach. Zamontowane. Tak to się prezentuje. O, do tego mamy taki specjalny kluczyk, żeby właśnie wyjąć. Zaraz Wam pokażę. Do tego mamy taki specjalny kluczyk, żeby w razie czego wyjąć, bo nie jest łatwo naprawdę ręką czy palcem wyjąć te zabezpieczenia. Dlatego jak chcemy wyjąć, to wkładamy tutaj, przekręcamy, jak to było, jakoś tak. A, i wyjmujemy, no nie? O, tak to się tak wkłada. O, w taki sposób się wkłada. I się dociska. I zabezpieczenia ideolo. Że nawet jak kornelci znudzi się już siedzenie właśnie w tym kojcu drewnianym, to swobodnie już teraz mogę ją puścić na salon. Oczywiście wtedy już pod ścisłym nadzorem, ale już mogę się pewnie czuć, że tych rączek do gniazdek nie wsadzi. Może włączymy zaraz jakiś film? Bo jest coraz bliżej święta, ale jest nie święta. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Liście już wszystkie z drzew pospadały, także było grane ostatnio koszonko. Nie wiem jak u Was, ale my nie grabimy liści za bardzo. Znaczy Sylwester tą najgrubszą warstwę liści zgrabił, a resztę po prostu zebrał kosiareczką. Także u nas tak się grabi liście właśnie, kosiareczką. Także ostatnie koszonko w sezonie. O, Fibulas sobie siedzi, proszę bardzo, na tronie. Ściąga buty cały czas. Ściąga buty cały czas. No, Kornelka, co ja mówiłam na temat butów? Nie wolno ściągać Fibulasie, ty jeden mały, ty. Pierwsza jesień naszej Kornelci, tak? Już taka duża jestem dziewczyna. Niedługo tu śnieg będzie leżał może. Tak? Nio. A tam druga gargamelcia mała. O jejciu, o jejciu. Z prędkością światła. Co? Co to było? No, teraz to jej naprawdę mocno założyłam. Musimy kupić taki organizer, nie wiem jak to się nazywa, właśnie na wąż, żeby go ładnie zwinąć i powiesić gdzieś w garażu. Złożyć ten wąż to jest. Już musimy złożyć na zimę, żeby się nie zniszczył. Kocham zwijać węża ogrodowego, kocham. Tak samo jak i kornelcia lubi zwijać. Tak? No. Tak, musimy. Jeszcze woda? Jeszcze woda leci. No i musiał go Sylwester właśnie zwinąć, żeby nam się nie zniszczył przez zimę. Kornelcia nie bardzo nam daje złożyć, tak? Bo cały czas płacze, bo na ręce chce tylko, na ręce by tylko chciała. I dziś moje urodziny, 13 listopada. Właśnie się ogarnęliśmy i jedziemy do knajpy świętować. Jedziemy świętować sami, w sensie rodzinną najbliższą, Sylwester, ja i Kornelcia. Także ogarnęliśmy się i lecimy. Słuchajcie, przed chwilą suszyłam włosy i jak się okazuje, moje dziecko boi się suszarki. Jak dzieci zazwyczaj lubią suszarki, to nasza Kornelcia oczywiście płacze. Ja nie wiem. I już nie może się doczekać, tak? Już samochodem chcesz jechać? Wystrojona, pięknie, kokarda oczywiście jest. Ja dostałam dzisiaj przepiękny prezent od mojego mężulka. Kupił mi portfel. Ja już taki portfel jeden podobny właśnie miałam, ale już mi się zniszczył. I mąż mi kupił właśnie drugi. Także zrobił mi frajdę, bo i tak miałam sobie sama kupić. Także super. Dostałam prezencik. Udany. Chociaż szczerze nie wiedziałam. Kiedyś mu chyba napomknęłam po prostu, że będę musiała sobie kiedyś kupić drugi portfel. No i dostałam. I super jest. Bardzo jest podobny do tego właśnie co mam, tylko ma tutaj jedną przegródkę więcej, ale one są wygodne te portfele. Także jest przepiękny. Będzie mi do mojego luku dzisiaj pasował. Tylko muszę rzeczy teraz przetransportować właśnie z jednego do drugiego. Ale jest przepiękny. Wystrojeni wszyscy. Mamusia, dawaj. Jedziemy. Jak tu pięknie świątecznie jest. Za dużo się dzieje, żeby Kornelia na mnie uwagę zwróciła. Tak? Tata głodny i zły. Bo głodny. I wy
wybieramy. Ja to chyba biorę pierogi standardowo. Wariacie ten mały. Zobacz, jak tu ładnie, jak dużo lampek jest. Zobacz, jak tu dużo lampek jest. Pięknie, świątecznie. Więc mama, daj ponagrywać. Tak. Ja będę za kamerą. Albo tata, łyżkę daj. Kornelcy, najlepsza zabawka. Łyżeczka. Tak? To jest najlepsza zabawka. Takiej jeszcze nie miałam. Zjedliśmy pierogi i zjedliśmy krokiety i się najedliśmy, jak wiem co, jest gorąco. Bardzo jest gorąco. Także moja zdrówka dzisiaj. Tak więc 100 lat, miłuje się nam, miłuje nam aktorenka. Brawo. Także zdróweczko. Szczęścia sobie życzę dużo. I wspaniałych ludzi wokół siebie, tych, których ma. Oni mi do szczęścia wystarczą w zupełności. No i zdrówka. Cora! No gdzie? No. Patataj. Patataj. Icha. Chodź. Pop. Bidzium. Patataj. Pomożesz mamie poprzekładać do nowego portfela? Muszę poprzekładać, w końcu mam taki bałagan. Tak. Ona to mi prędzej zwinie niż pomoże. Albo pogryzie. No, sama przyjemność. Do takiego czystego, nowego portfela wszystko przełożyć. No, Kornelciu, pomagasz mamie? Halo? Pomaga, patrz. Tylko, że ona mi bardziej zaraz wszystko wysypie. Nieprawda. A. Czy tak, czy to jest przydatne, czy to jest do wyrzucenia? Nie wiem, jak to się odpinguje. No, ale piękny portfelik. Czyściutki. Dobra, dawaj Kornelcia, bo najpierw powkładamy sobie, a później to poprzecinam. O. Przyjechaliśmy, jesteśmy tak najedzeni, że masakra. Kara przyszła pomóc. Tak, Kalcia? Zaraz sobie włączymy jeszcze jakiś film. Zrobimy kino domowe. Bo było tak zimno na dworze, że przeszliśmy się chwilę na spacerek, poszliśmy po Starym Mieście i wróciliśmy do samochodu, bo zimno mega było. A poza tym światła na Starym Mieście niby powiesili te świąteczne, ale nie były zapalone. Nie wiem, oni je chyba zapalają głównie w weekendy ze względu właśnie na to, że jest może więcej ludzi. A w tygodniu teraz nie były zapalone, ale już były powieszone. Nie jedz tylko! Paragony mamie sprzątasz, no ja wiem, bo mama ma dużo tych paragonów tutaj. No co? A zrób tak. Ostatnio nauczyła się robić tak. O. Mama ci zaplała. Ta karta to nie wiem, czy będzie ci potrzebna. Ona wie co nowe. Dobra. Włączamy film i otwieramy szampana. Czas i pora. Świętować dalej. Tak. Świętowania ciąg dalszy.
Ale się rozgadałaś. Kto tak się rozgadał? Śpiewasz sobie jakąś piosenkę? Cio? Sibulek? Śpiewasz sobie piosenkę? Kochana.